okolice Sobótki i wita nas cholerny deszcz. No ale trudno, tak czasem bywa. Nasze miejsce pracy na najbliższe dwa dni, a mianowicie mamy, jak widać, kotłownię złożoną na kotle na ekogroszek. Trzeba to wszystko rozebrać, wstawić tu bufor 1000 litrów i zbiornik na wodę 400, bo ten się do pompy ciepła nie nadaje. No i tyle. Pompa ciepła stanie tu za drzwiami. Już widać, postument jest przygotowany. I tyle. Więc zaczniemy tutaj zaraz akcję. Moment. Dobra, próbujemy wodę spuścić z układu. Jak wybierzemy wodę z układu, wypuścimy wodę z układu, będzie trzeba się zająć tą wąglem, który leży w środku jeszcze. To by wszystko trzeba było upchnąć tam pod ścianę, nie? I będzie G. Będzie pięknie. Pytacie czasem o przygotowanie postumentów. Zwróćcie uwagę, tu są wylane fundamenty. Jedni leją ławę całą, inni leją fundament tak jak tutaj. Pod każdą stopę jest każda stopa postawiona. Tyle, po dwa bloczki w górę i jakoby jest. Natomiast jedna rzecz mnie zastanawia z odległością, jak ją damy do przodu, ile mi tu zostanie z tyłu miejsca, bo zawsze mnie to ciekawi. Zobaczcie, co tu się dzieje, ale nam dupska dzisiaj wypłucze. Woda się spuszcza, ale będą dupa mokre dzisiaj. Ajajajajaj. To będzie po prostu tragedia dzisiaj. Z tego, co ja się domyślam, to w garażu, czyli tam po drugiej stronie, stoi bufor, boiler, pompa. Moja propozycja to jest najpierw to wyciapać stąd wszystko, nie? I dopiero wjeżdżać z buforem, z boilerem, nie? Bo inaczej to my tego nie zrobimy. Mogę to odłączyć? Tak, zabieram, tak, Mateusz. Chociaż widzisz, oni podnoszą sobie, to im zostaw, ale tam to wepnij do sieci. Bo ja to wypiąłem, wiesz, na razie na górę. Nie, tamto. To, o, drugą część przedłużacza, no. Bo tutaj jest pompa, która widać podnosi ciśnienie wody w układzie. Więc prawdopodobnie jest problem z ciśnieniem w domu wody. Kamil, tak? Potrzebujemy. Szkoda, że te chmury nam pokryły te górki. By było pięknie. Jak to ty żeś stwierdził? Góra Ślęża, tak? Ślęża. Ślęża, Góra Ślęża. Jest tu blisko. Tylko jej nie widać. No zobaczcie, no pięknie by było, kurde. Góreczki, pakureczki byśmy pokazali, a tu tak pogoda. A, ale nic, za to pokażemy wam piękną i wspaniałą 16-kilowatową pompę ciepła SAS Vesta. O, jakoś tak. Zbieram. Właśnie trwa, że tak powiem, odkręcenie jej od palety. I spróbujemy ją dźwignąć na postument przygotowany przez inwestora. Jak już będzie postawiona, będziemy mogli ją przytwierdzić do gleby. Tu z tej strony też jest. Nie. Bierz, Stachu, wkrętarkę i odkręcaj tą blachę. Tacę ociekową, tak. Pamiętajcie, taca ociekowa, którą tu widzicie, to jest opcja. Tak samo te przewody grzejne do tacy ociekowej, to również jest opcja. To sobie można domówić. Ja natomiast w ostatnim czasie wszystkim klientom niejako to dokładam. Na bok. Niejako to dokładam. W standardzie jest to u mnie tylko po to, żeby się później nie denerwować, że po zainstalowaniu pompy ciepła musimy wrócić, bo klient jednak stwierdził, że on by chciał tacę. Ale pogoda nam się trafiła. I to już tak wygięło, że ci
Kulturyści z Dachau? Zaraz zobaczymy. To przecież on nie może. Nie, była już taka sytuacja, że miał dźwigać i nogami przewracał, uszy mu się kurde ruszały, a pompa już stała w miejscu, nie? Ale powiem wam tak. Mateusz śmiech śmiechem waży 40 kilo, nie? Ale powiem wam, że patrząc na Kamila, mieliśmy sytuację ostatnio taką, że nam się kocioł 500 kilo sklinował i trzeba było we dwóch wsadzić ręce pod kocioł i ten kocioł po prostu podnieść do góry. Stanąłem z jednej strony, Kamil stanął z drugiej strony, podnieśliśmy go do góry na 5 cm, diabeł wyjechał paleciakiem, postawiliśmy kocioł. Niepozorny gość, a ma krzepę taką, że się... Weźmy, nie denerwuj. Pod kotła. No, także ma, Kamil ma siłę niesamowitą. U nas jest tak z tymi pompami ciepła, że czasem ludzie mówią, że małe zainteresowanie jest pomp ciepła i pomp ciepła w kraju nie ma. Nas robi tu 5. No. Czym grzejesz dom? Pompą ciepła. Ja grzeję pompą ciepła. Diabeł grzeje pompą ciepła. Stachu jedzie na gazie i Kamil jedzie na gazie. Bo tak na dobrą sprawę jeden mieszka... 3-2 wygraliśmy. 3-2 pompy ciepła wygrywają w firmie Carlo Kedro. Natomiast o co chodzi? Kamil mieszka w bloku, w związku z tym spółdzielnia ogrzewa bloki. Staszek mieszka w kamienicy, gdzie wspólnota ogrzewa kamienicę. I stąd się bierze to. Natomiast patrzcie, na 5 już wygrywamy pompami ciepła. I to nie jest... To nie jest tak, że tu ktoś zakładał to, żeby się zwróciło, nie? Tak. Widziałeś tego, ale pojawił się wczoraj w piękny wpis. Komfort życia. Tak, jak gość opisuje o komforcie życia. Opisuje swoje Audi, które kupił za 400 tysięcy złotych i po 2-5 latach to Audi już nie jest tyle warte. Tak? No. A dzisiaj ludzie wydający 50, 70 czy nawet 100 tysięcy na system grzewczy z fotowoltaiką oczekują zwrotów jakiś, nie wiem od kogo. Wróci się to po... Złym alkoholem. Ja też tak czasem powtarzam, że po imieninach może się komuś odbić i zwrócić. U cioci. Ale tak faktycznie jest, że to zainteresowanie pompami ciepła wyhamowało. Śmiem twierdzić, że ono się znowu budzi z uwagi na to, że ta cena prądu została ustalona przez... ustalona. Została pokazana odbiorcom, że jest taka, a nie inna. Ja wam powiem w ten sposób, że dla mnie dzisiaj, dla osoby, która ma pompę ciepła i ogrzewa dom pompą ciepła i cały dom jest, że tak powiem, na prądzie, jest tam kawałek tej fotowoltaiki 7,7 kW rzucone na dachu, ja płacę za przesyły w tej i z powrotem. Mnie utrzymanie roczne domu kosztuje też na granicy gdzieś około 1500 zł. 1200, 1500, w uzależnieniu od tego, jak byśmy to faktycznie liczyli. Natomiast rachunki miesięczne ja mam przynajmniej na poziomie 120-150 zł miesięcznie. Reszta jest pobierana z depozytu, który gdzieś tam się znajduje. I dzisiaj znajdujemy się przed budynkiem, którego nie wiem, czy mi się uda go pokazać, bo z jednej strony ten domek wygląda jak malutki, z drugiej strony widać tu przynajmniej, że no, jest to kawał domu. Instalujemy dzisiaj 16-kilowatową pompę ciepła. Czemu tak dużą? No właśnie, zapotrzebowanie energetyczne budynku obliczyliśmy sobie na podstawie zużywanego ekogroszku na przestrzeni ostatnich lat. I tyle. I to było najprostsze, oczywiście ilość osób mieszkających w budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej również została uwzględniona. Ty, a od kiedy ty w rękawiczkach robisz? Od dzisiaj. Czemu? Przecież ty zawsze powtarzałeś, że ty w gumie to nie czujesz. Jak to jest? Nie wiem jeszcze na razie. A, że Artur cię namówił? Na razie. Testujesz? Zrzucisz to w połowie roboty i powiesz, że ci się nie podoba. Tak może być. Staszek rękawiczki założył. O, to już znaczy się, że to już koniec z fachowością. Czas na emeryturę. Czyli co, ty teraz na gwinty już też nie będziesz pluł? Nie. O, lipeczka. A już bliska emeryturka. Ależ ona będzie tam pięknie wyglądała. Thank you.
już chyba przeszło, co? Chyba nie. A tak luźno poszło. No bo dziurawka jest i... A. Ale dziurawka to by było czerwone, a tu jest białe. Nie, jest regips i dziurawka, zobacz. Aha, okej. Okay. No i tak to się porobiło, że bufor leży i bufor jest jak więcej niż pół busa. 1000 litrów buforek, który ma pojemności 1000 litrów. Chyba nie wejdziemy. No zobaczymy. Może się nam to... Ogólnie my mieliśmy ustalenie, że bufor wyląduje Arto tam, nie? Natomiast spróbujemy bufor położyć, postawić i położyć go tam i dopiero tam postawić. I jeżeli to się uda, no to okej. Zobaczymy. Jest szansa, żeby to się udało. Ja mam szukać. Nic nie szukaj, człowieku. Zobacz, jakie piękne widoczki nas spotkały. Zobaczcie, że to się aż chce. Nie widać jeszcze. Już ją widać. Pięknie jest. Ale fajnie, jak mi się tu podoba. Kurde. No, w górach czy westę postawiliście, jakby ktoś pytał. No mamy, zobaczcie. Jest, stoi. Trochę deszcz przestał padać, ale już następne chmury nadciągają. Więc zaraz się znowu zrobi ambarans. Aha. Zobaczcie. Perfekcyjne podwijanie. Zrób mu czapkę. Ale to zaraz będzie padać, ja to czuję. Sprzęt mi tylko pozbierać, żeby mi nie nalało na sprzęt. Udało się wjechać tym buforem. Powiem wam, że to nie była sztuka łatwa. Położyliśmy go tu w tym miejscu. Postawiliśmy w pionie. Dołem wjechaliśmy tam, żeby góra znowu nam się tu położyła. Udało się. Widać zresztą, jaki to jest kaban. Zobaczcie na Artura. Artur prawie 2 metry wzrostu i zobaczcie, jaki kuźwa, nie może sięgnąć. Odrobinę. Prawie 2 metry wzrostu. Nie, bufor 2,20 wysokości, więc jest kawał kloca. Kubek jest. Chyba najważniejsze to jest to, że tam jeszcze od góry trzeba będzie się dostać do niego, żeby tam podziałać. Szukamy jakiegoś ślizgacza. Wyższego. Żeby tam podsadzimy i siedzimy. Leży grzała tu, leży grzała tam. I ktoś powie, że przy pompach ciepła boi się grzałki. Nie ruszylibyśmy tego zestawu jutro, gdybyśmy nie mieli grzałki. Co to znaczy? To znaczy, że nalejemy jutro wodę, która będzie miała 10, 12, może 13 stopni, może 14. Westa potrzebuje mieć 19 stopni w buforze, w bojlerze, żeby mogła ruszyć, więc uruchomi z automatu tak zwaną antymrożeniówkę, czyli uruchomi nam grzałkę w buforze na przykład. Grzałkę trzyfazową uruchomi na jednej fazie, czyli mamy grzałkę 9 kW, która zostanie uruchomiona na 3 kW tylko. Jak długo będzie pracowała? A myślę, że z 20-25 minut podbije temperaturę. I wówczas uruchomi się pompa ciepła. Natomiast, gdyby doszło do sytuacji, że zapotrzebowanie budynku będzie dużo przewyższało moc pompy ciepła w momencie, w którym się tu zrobi powiedzmy minus 15 czy minus 17 stopni, wówczas pompa ciepła bada temperaturę w buforze, jeżeli w ciągu 20 minut nie podbiła temperatury w buforze o 2 stopnie, wówczas pompa ciepła uruchomi sobie grzałkę i się nią wspomoże. I tak jak w Polsce te grzałki są czasem chowane za bufory, są czasem montowane w pompach po 2 albo 3 przepływówki i użytkownicy tego nie widzą, nie wiedzą o tym, że takowa jest, że takowa się załącza. Tak u nas te grzałki są instalowane na wierzchu, ale do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że za granicą grzałki są zbawienne. To to znaczy, tam społeczeństwo wie, że pompa ciepła będzie sobie pomagała grzałką.
Tam się nikt grzałki nie boi. A w Polsce jeszcze temat grzałki przy pompie ciepła jest tematem tabu. Ja zawsze mówię, nie musicie grzałki sobie montować. Możemy wam zainstalować jeszcze kocioł peletowy do tego. Natomiast koszt inwestycji kotła peletowego do takiej kotłowni, a koszt inwestycji w grzałkę jest zgoła inny. Grzałka 9-kilowatowa kosztuje powiedzmy 1200, a kocioł kosztuje 19. Tyle. Nie, panie... A powiedz mi taką jedną rzecz. Ty masz w swojej pompie ciepła grzałeczkę? Trzy grzałki. Co to znaczy, Artur? Trzy razy 2 kW. Aha, Artur ma pompę jednofazową. Więc... Ale jest na każdą fazę, mógłbym trzy fazy podłączyć, ale jest na każdą fazę 2 kW. No. Rozumiem. Czyli twoja pompeczka też się wspiera grzałeczką, jak potrzebuje. Nawet trzeba. Nawet trzeba. No, one są spięte w całość. No. Nie ma z tym problemu żadnego. Jestem bardzo zadowolony. Ja jestem tu. Woda ciepła tam. Woda ciepła tam. Ciepło w domu. Zero żadnych problemów. Artur, ile lat ty już masz pompę? 8 lat pompę. Splita. I od 8 lat nikt nie myśli w domu, skąd się bierze ciepła woda. I od 8 lat nikt nie myśli o tym w domu, co trzeba zrobić, żeby było ciepło zimową porą. Kompletnie. Już mi się zwróciło. Już ci się zwróciło. Teraz już za darmo chodzi. Teraz już za darmo chodzi. Pompa ciepła się zwróciła. Dobra. To jest urządzenie, które w wielu przypadkach nam oszczędza bardzo dużo czasu. Bardzo dużo energii. I tak na dobrą sprawę całe serce, które dystrybuje medium grzewcze nam pomiędzy buforem, bojlerem a pompą ciepła. Mistrzostwo świata. Nie? Góral. Fajna rzecz. Co, na co patrzysz? Gdzie są zawory? Jakie zawory? Aha, widzisz, przy filtrach. Filtry będą przy buforze, filtry będą przy... A ty co, ty się zaraz podwijanie... A, czekaj, bo on se nagrywa, żeby wiedział, jak podwijać. Ja to samo robię. Wszystko robię, tak. Ale ja wiem, a później cię chociaż balona nie mogą zrobić, nie? Że powiedzieli ci, że miał być inaczej. No i tak cię zrobią. Tak zrobimy, nie? No i fajnie. Pogoda nam się trochę zrobiła. Deszczyk mrzy. Ja już bym to odpalał chętnie, no ale niestety jeszcze nie mogę. Ale locha. Zalewaj wodą. Zalewaj wodą, nie? No nie mogę jeszcze. A to. Jeszcze nie mogę. Ale to już by była ta pora. W Warszawie odbywają się targi. Na targach wielu producentów, czy to pomp ciepła, czy automatyki pomp ciepła, w ogóle wielu producentów wystawiło swoje produkty. No i okazuje się, że coraz więcej osób odwiedzających takie targi i nie tylko instalatorów, ale również zwykłych użytkowników, czy to pomp ciepła, czy to instalacji fotowoltaicznych, czy to kotłów peletowych, ludzi, którzy mają domy generalnie, dzwonią, pytają, rozmawiają na temat taryf dynamicznych, ale czemu ze mną? Ja na temat taryf dynamicznych wiem tyle, co i wy. Natomiast taryfy dynamiczne w kontekście pomp ciepła. Bardzo fajnych kilka telefonów dzisiaj odebrałem, w których mówicie mniej więcej tak. Zaczynamy rozumieć, dlaczego jakiś czas temu, Kasprowicz, mówiłeś o tym, że pompa ciepła w połączeniu z dużym buforem przy taryfach dynamicznych może pozwolić łyknąć tej darmowej energii albo tej bardzo taniej energii w jakimś okresie czasu. No i się okazuje, że dzwonią telefony i mówią: słuchaj, mam pompę inwenterową i już wiem dzisiaj, że to się nie uda. A dzwonią ludzie z zapytaniem odnośnie pompy ciepła Sazvesta i z pytaniem, czy będę mógł, jeżeli taryfa dynamiczna się zmieni, jeżeli w określonej godzinie zauważę, czy na giełdzie, czy na jakiejś dziwnej aplikacji, bo nie wiemy jeszcze, gdzie to będzie można zauważyć, zauważę, że jest tani prąd, czy ja mogę kliknąć, czy ja mogę zaprogramować, że w danych
godzinach ta pompa ciepła, nie wiem, naładuje mi mocniej bufor, naładuje mi mocniej zbiornik na wodę, tak. Natomiast czy my będziemy mogli na ten moment sterować pompą ciepła przy pomocy takiej, że aplikacja albo program zrobi to za nas, jeżeli taryfa się zmieni, jeżeli prąd na rynku będzie taniał? To dobre pytanie do firmy SAS, a przynajmniej ja mówię o sobie. Czy już myślą, czy już działają, czy już mają pomysł na to, jak to rozwiązać, bo ja nie ukrywam, ja jestem chętny na testy nawet w moim domu, a chciałbym to testować jako jeden z pierwszych, jeżeli będzie oczywiście taka możliwość. Pamiętajcie, pompa ciepła on-off, bardzo dużo ludzi dzisiaj krzyczy, przestarzała technologia, głupota, wydatek pieniędzy, jeszcze trochę, poczekajcie, niech jeszcze się kalendarz zmieni, niech jeszcze przeskoczy jeden, drugi rok i zaczniecie doceniać, zobaczycie, co rynek wam zafunduje. No ale to masz ścianę tam jeszcze taką długą. Nie mam. Ale zawsze możesz jeden zawór dać Arturowi tu z tej strony, gdyby trzeba było. Domku to nie chce. On nie chce też. Ja mam miejsce. To kotłownia była fajna, jak zaczęliśmy, można było powiedzieć, że miejsca opór. Ale później wam pokażę, że mimo wszystko zostawimy tu trochę miejsca na to, żebyśmy my mogli się tu poruszać w jakiś sposób taki normalny, komfortowy, bezpieczny. Deszcz nas zagonił wszystkich do kanciapy. To już kaliber jest, nie? Zaciskarkę potrzebuje panowie. A gdzie ona jest? Oni wiedzą. No widzisz. Pan Artur sobie siedzi tam w kąciku. Niech mi tam zejdzie. Czy zacisnę? Nie zacisnę. Nie da rady nic pokazać. Niestety. Mogę wam Stacha jedynie pokazać. Upar się i lata w tych rękawiczkach. Zobaczymy, ile wytrzyma. Dobrze słońce zaświeciło, to by ci te rękawiczki zdjęło z łap. Dalej by się palce ugotowały. Zwróćcie uwagę, jaki ten bufor jest ogromny. No. Ale tu jest złat wody. Po to taki bufor, żeby można było tutaj złapać ciepła, złapać energię. Nie. A kto tak przeklina? Żeby mi ringę nie wyrwało. A widzisz, zobaczcie, gdzie Staszek. Jakby ktoś pytał o miejsca dostępowe, zobaczcie. Staszek tu normalnie tu siedzi, ma lampkę. Taborecik. To? Tak, nogi. Na nodze siedzi, kucnął sobie. To jest powrót z potężnej wężownicy. Mamy 4-metrową wężownicę w zasobniku ciepłej wody. Żeby to miało ręce i nogi, tam Staszek założył zawór, filtr. Nie będziemy przy hydrobloku pchać filtra, bo nie ma miejsca na to tam. Tutaj też nie za bardzo, ale lepiej go tu będzie wykręcić niż tam. Nie? Miejsce sobie tam zabierać. Wszystko potulane ładnie. 35 jedziemy. Rurą grubą, dużą. 9? O. 10. Jak to poskłada? Szybko. Lego. Ale jeszcze trzeba to będzie rozłączyć, żeby to otulić. Dla niepewności mogę ci powiedzieć, że mamy śrubunki jeszcze przy pompie ciepła. Jak on tam pokleił to? Ale przy samej pompie nie kleił. No bo nie kazałem. No, da się radę, wszystko ładnie, uda się zaizolować, pięknie będzie. Nie? Będzie ładnie. Będzie pięknie. O. Zaciskarkę, Stasiu, ty tam masz? Tak, czy jest 5? A ty już nie potrzebujesz, nie? To proszę mi oddać. Artur? A jak ja teraz nie mam? Zgraduj. 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 Jak zgraduj? Co ja mam zgadywać? Nic nie będzie zgadywał, to już nie te czasy, żebym tam zgadywał. A tutaj jak przyjechaliśmy, to na kotle to było na tamtej starej instalacji wkręcone. Postanowiliśmy zachować część tamtej instalacji. Piękny manometr, MPA, troszkę inna skala, nie ma problemu. Jeden bar mamy tu, więc
Poradzimy sobie ze wszystkim. Będzie pięknie. Czasem takie gadżety są mile widziane. Mi się to cholernie podoba. Wielki, duży. A! Pompa ciepła. Poniżej 0,5 bara. Tak? Czyli w tym miejscu tu, jeżeli będzie ciśnienie, przestanie pracować. Gdyby doszło do sytuacji, że nastąpiłby niekontrolowany zrzut wody poprzez zawory antyzamrożeniowe, na przykład pompa ciepła przestałaby pracować. Gdy nastąpi wyciek na instalacji, a pompa ciepła przestanie pracować z uwagi na to, że pompa chce się chronić. Ależ gadżet naturalny, pięknie. Ale tu idzie na 28, Stasiu. Co? Tu jest 28. No dobrze. No ja sam wziąłem. Podacie mi proszę, gdzie był 28? Chyba był 28. Dobrze, ja wziąłem 35. Chyba, że Łukasz. Łukasz. Nie, 28 tam ma być. No. Dobra, przepraszam, bo ja nie jestem Łukasz. Kamil, jesteś? Izolację by tu włożył. Nasuniemy na wierzch i zawiniemy ładnie. Już nie będziemy tu pajacować. Będzie ładnie. Tutaj nie mamy. Łukasz. Tak? GW28. GW? No. Cały karton, trzeba tu szukać. Dobra. Kamil. Kamil, głos jest. Sprawdź tylko, czy uszczelka jest. No sprawdź, sprawdź. No jest. Bo ja wolę, żebyś tam sprawdził, bo w takim miejscu, gdzie ty teraz siedzisz i pracujesz, o gdzieś tam pod sufitem, nie daj Boże, żeby się coś nam wydarzyło. Bo nie, będzie później cyrk. Puszczamy wodę, nie? No to puszczaj wodę, przedłużasz, pakuj, załóż puszcza. Grzałkę i będą mieli ludzie jeszcze ciepłą wodę dzisiaj. Jest 16. Całą napuszczam. Ty, Staszek, gdzie ty wodę to puściłeś? Tutaj. A czego w bufor leci? To ci bufor leci. Będzie puszczany. Taki raczej bufor leci. Nie wiem. Jak ty żeś to spiął? Dawaj, ja żartuję. Uzupełniamy płyny ustrojowe, elektryka cała jeszcze w powijakach. Ale musimy dowiercić się jeszcze raz. Z drugiej strony to zrobić. No to musisz z drugiej strony, to rób z drugiej strony. Tylko pamiętaj, żeby jechać prawie, że w poziomie, nie? Laser se weź czy coś, żebyś nie kosił tego. Wyszło na to, że skropliny z Westy wprowadzimy do budynku. Tutaj już złapaliśmy sobie jedną kanalizację, która tam z tyłu stała. Podłączając uzdatniacz, przygotowujemy się pod uzdatniacz i jednocześnie przygotujemy się pod te skropliny, co są tam na dole. Nic innego mądrzejszego z tym nie wymyślimy, żeby bałaganu na podwórku nie robić. Jak słyszycie, pompa do podnoszenia ciśnienia w górnej części jest tam Grundfos. No i mamy oczywiście naszą instalację, którą uzupełniamy wodą. Czeka nas jeszcze płukanie oczywiście instalacji grzejnikowej i podłogowej. Dzisiaj chcielibyśmy skończyć z 10. O Boże, będzie ciężki dzień dzisiaj. Wszyscy są na stanowiskach. Staszek dzisiaj główny elektryk. Co, Staszek, robisz? Nie powie, nie powie tego uczciwie, nie, ale się śmieje, zobaczcie. Staszek chciałby powiedzieć, to co robisz? Robi instalację elektryczną. Robi instalację elektryczną, o, nie ciągnie druta. Przedłużacz siłowy. Przedłużacz siłowy. Staszek. Zaczynamy zabawę w elektrykę. Czyli tak na dobrą sprawę przygotowana skrzyneczka przez firmę SAS. Mamy przewody, które będziemy teraz łączyć, czujniki, przewody do hydrobloku, czujniki bufora, czujnik ciepłej wody, to wszystko jest pospinane. Oczywiście będziemy musieli jeszcze jednym przewodem wyjechać na zewnątrz budynku, to znaczy czujnikiem zewnętrznym, tak zwaną pogodówką. W tamtej górnej części wyląduje za moduł, który będzie zarządzał nam grupą pompową i mieszaczem. Tą grupą, która się znajduje tu we wnęce. Nad tym wszystkim zaraz zainstalujemy sobie sterownik pompy ciepła. Tam w górnej części również moduł internetowy będzie sobie leżał na skrzyneczce, więc jesteśmy coraz bliżej. Siłę mamy za baniakami, tam już Staszek przymocował gniazdo. Mamy również gdzieś tutaj gotowy przewód siłowy.
leży i Staszka, który hałasuje. Okulary gdzie? Nie widzę. A rękawiczki? Ciebie ludzie oglądają, oni czasem przykład z ciebie biorą. O, nie wyłączę, pokażę wszystkim dookoła. Tak właśnie pracuje pan Stanisław, to są dowody dla mnie, jak sobie kiedyś coś w oko wrzuci, że nie przestrzega przepisów. I tyle. Po co? Wszystko leży. Po co to używać? Dzisiaj nie obędzie się bez niespodzianek, a mianowicie po podpięciu przewodów zasilających do skrzynki elektrycznej pompy ciepła okazuje się, że pomiędzy pierwszą a drugą fazą mamy to, co powinniśmy mieć, czyli 400 V. Pomiędzy drugą a trzecią niestety nie ma. No i czekamy na jakiegoś fachmana, który przyjedzie i to ogarnie. Nasze prace praktycznie ukończone. Zostało mi dosłownie 3 przewody do położenia. Chłopaki montują w tej chwili uzdatniacz, który tu był, już zniknął. Zostało nam jeszcze płukanie instalacji. No i oczywiście uruchomienie Westy, ale bez 3 faz nie damy rady. Więc musimy poczekać, aż ktoś odnajdzie tą jedną, która gdzieś ginie. Międzyfazowo brakuje nam mocy. Czyli okazuje się, że jednak ta Westa firmy SAS to bardzo mądre urządzenie, które nie pozwala sobie na błędy w instalacji elektrycznej. No i mamy już, inwestor wezwał elektryka. Mamy pana elektryka, który ma się tym naszym, w cudzysłowie mówiąc, problemem zająć. Ale zwróćcie uwagę, jak to faktycznie działa. Pompa ciepła jest tak pozabezpieczana i ona wskazuje błąd. Ona nie mówi, że które zabezpieczenie macie źle podpięte albo który przewód macie źle podpięty. Musicie to sami znaleźć sami. Ale jest to urządzenie, które się broni przed głupotami świata zewnętrznego. Tak to trzeba nazwać. Więc humory do nas wracają. Pan elektryk znajdzie to, co jest. A sam inwestor również w dniu dzisiejszym dowiedział się, że na przestrzeni lat rzeczy, które mogły się dziać z elektryką w tym domu i dowiadujemy się, że się działy, być może były spowodowane złym podpięciem poszczególnych przewodów na obwodach elektrycznych. Ja nie jestem w stanie tego inaczej wytłumaczyć, bo to nie jest moja profesja. Przyszedł gość, który się znał na rzeczy. Jak widać, zaczynamy działać. Ja to czasem mówię, że na razie na otwartym sercu. Pamiętajcie, żeby podłączać Westę, uprawnienia elektryczne, szkolenia w firmie SAS, bo bez tego się nie da. W tej chwili w pracy ręcznej ustawiamy sobie pozycję zaworu przełączeniowego, który jest tam w hydrobloku, tak żeby nam Westa odpowietrzyła, czy hydroblok odpowietrzył połączenie Westa bufor, połączenie Westa zbiornik na wodę, bo bez tego się nie da. Za chwilę z Stanisławem posprawdzamy sobie poszczególne rzeczy. Staszek stymuluje wentylator, no, bo od tego musimy zacząć. Bez tego niestety nie damy rady. Stoi. W tym wieku. No, w wieku też można stać. Słucham? Używać z ramy. No i zobaczcie, Staszek mówi, że stoi i wentylator jednak ruszył. Co, można? No. Wystarczyło zabezpieczenie od wentylatora podnieść do góry. Na razie niech sobie ten wentylator pokręci, tam hydroblok nam zasuwa. Pamiętacie, jak kiedyś wspominaliśmy o tych antywibratorach, które są w pompie ciepła SAS Westa? Zobaczcie, ile tego jest. Cała Westa, ja tu naprawdę w tej chwili ruszam, zobaczcie. Może się to uda zauważyć, że ona jest w tej chwili szarpana, że się rusza, tak? Czyli wszelkie wibracje, które są, mają zostać tutaj, dlatego my jesteśmy w stanie ją kotwiczyć głęboko. Staszek, posprawdzamy sobie poszczególne rzeczy, co? My się bierzemy za naszą robotę, której no niestety nie będziemy pokazywać, bo to nie należy do naszych obowiązków. Od szkolenia jest SAS. Westa śmiga. Tak jak wcześniej wspominałem, woda nagrzana. Bufor w tej chwili grzejemy.
Za chwilę będziemy przystępować do bukania tej instalacji. Teraz inwestor próbuje przeciągnąć na dół przewód internetowy do pompy ciepła, tak żeby można było ją z neta obserwować. I zwróćcie uwagę, 16, jak wielka. Jaka cisza. Staszek głośniej tupie niż ona śmiga, nie? Stachu, czemu tupiesz nogami tak głośno? Mam buciki takie. Ja odnośnie tych bucików, ja wam powiem, ja w kroksach latam, nie? I tak myślę, czy cały sezon dam radę, łącznie 20, całe 12 miesięcy, nie? Zobaczymy zima, jak przyjdzie 15, puścimy cię na zewnątrz. Nie, jak przyjdzie minus 15, to ja będę siedział w kotłowni. Nie. Nie ma opcji. Nie ma. Co tam szukasz? Tylko wydobyć ci możesz. Zobaczcie, paleciak, my tu wszystko kuźwa mamy, nie? No ale nie da się jechać na drugi koniec świata bez sprzętu, który nam może życie uratować. Mam taśmę. O. Mam taśmę, widzę taśmę, tylko nie mogę jej znaleźć. Proszę, masz nóż? O. Masz mał? No i zrobiło się mniej więcej tak, że tutaj już tylko Kamil wskoczył. Mamy, jak widać, pompę. Dzisiaj trochę przesadzamy na bufor 50 stopni. Jak widać, 44 z pompy ciepła wychodzi, 42 już mamy w buforze w górnej części. Westa śmiga. Tu pan Artur już gotowy, zobaczcie, jeszcze ze 2 godziny tu będziemy, a on już... Mówię, moja robota zrobiona. On jedzie do domu, zobaczcie, jak on jedzie do domu, mówi, zobaczcie, jadę do domu. Jeszcze chwila. Inny samochód byś miał, to bym pojechał. Aha! Moim co, za duży? Rzuciłbym pompę ci do kuriera i byś sobie pojechał. Aha. Jak chłopaku. Staszek zaczął pukanie instalacji. I to jest zawsze ten miód najlepszy. Ale to nigdy nie jest problem. O. Ty, ale to byś wziął, Mateusz, jakąś, zamocował to jakąś, o. Żebyśmy widzieli. I dobra. I niech leci. Pierwsze poszło szambo, a teraz już jest trochę inaczej. Nie no, widać, że to jest cholernie brudne, o, zobaczcie. A te góry, te krajobrazy, mistrzostwo świata. Woda leci. Już oczywiście skończyła swoją robotę, bo ona jest szybsza niż my. Co tam? Płuczesz? Pięknie. Pilnuję poziomu. Nie no... No zaglądam do... Ja wiem, żeby się nie przelało, no bo tutaj mamy kranik, nie? Ostatnie szlify. Staszek się zamienił w Mateusza. Kolejny raz. Praca za biurkiem. Trwa pukanie cały czas, o, widać tam Artur. Artur próbuje wodę. Czy kwaśna, czy słodka. O, kolorek bada. Stachetyliki? Co? Stachetyliki? Nie, kolorek sprawdza. No, a Westa stoi, co? Bufor natankowany. Zaraz ruszymy z tym instalacją grzejnikową. Sterownik pokojowy tutaj na oknie stoi. Zamkniemy to, co mamy pozamykać. Nalejemy inhibitorka korozji. I uciekamy do domu. I za 2 dni w gościnie uruchomimy pompę. Tam 12, tu 16. O, to widzę, Staszek cię przeszkolił chemicznie. To już Chemical Brothers. Pięknie będzie. Trochę keczupu trzeba nalać. Przyszła inwestora córka i namalowała pana Łukasza. Powiem wam, że mi się zawsze łza w takich momentach kręci wokół. Mistrzostwo świata. Dobra. Cała instalacja. Cała maszynownia. Ła! Naczynie. To, co wszystko się tu dzieje. Tam jest kolejne. Będzie bardzo trudno to pokazać, no ale jest co jest.
Instalacja ukończona. Wesle widzieliście na dworzu. Chwyta za serducha, co? No, chwyta. Mamy Westę. My z tego miejsca się żegnamy. Trzymajcie się i do zobaczenia.